Witam serdecznie, nazywam się Ewa Kopacz i jestem europosłanką do Parlamentu Europejskiego z Polski. Tu w Parlamencie Europejskim jestem członkiem największej i najbardziej wpływowej centroprawicowej grupy politycznej EPL, czyli Europejskiej Partii Ludowej. Na co dzień zajmuję się przede wszystkim tym, co wiąże się z moim zawodem. Jestem koordynatorem do spraw praw dzieci. Pracuję w ENVI, czyli komisji, która zajmuje się ochroną środowiska, bezpieczną żywnością, ale przede wszystkim zdrowiem. Razem z moimi kolegami z Polski dążyliśmy do tego, aby powstała specjalna komisja do spraw walki z rakiem. W niej również pracuję. Jeśli chcecie zobaczyć, czym się zajmujemy na co dzień, i jak was reprezentujemy tu w Parlamencie Europejskim, to usiądźcie teraz wygodnie i włączcie nasz krótki filmik animowany. A co ja mogę powiedzieć? Miłego oglądania wam życzę. Grupa EPL. Czym i kim jesteśmy? Czym jest grupa EPL? Nasze ugrupowanie polityczne obejmuje partie centroprawicowe. W wyniku ostatnich 5 europejskich wyborów grupa EPL, Europejska Partia Ludowa, stanowiła główną siłę polityczną w Parlamencie Europejskim. Europejskie wybory odbywają się co 5 lat. Wyborcy decydują w nich o tym, kto ma ich reprezentować. Ostatnie europejskie wybory odbyły się w maju 2019 roku. Grupa EPL liczy 177 członków wybranych w 27 krajach Europy. Grupa EPL jest największym z 7 ugrupowań politycznych w Parlamencie Europejskim, a zarazem jedynym ugrupowaniem, które obejmuje przedstawicieli wszystkich 27 państw członkowskich. Wybrani członkowie reprezentują blisko 500 000 osób, 445 milionów z 27 krajów i pochodzą z wielu różnych środowisk. Mimo to wyznają wspólną ideologię polityczną. Podobnie jak wszyscy członkowie Parlamentu Europejskiego, członkowie grupy EPL są wybierani lokalnie przez głosujących. W niektórych krajach za pośrednictwem systemu list wyborczych, w poszczególnych państwach członkowskich, a ich zadaniem jest reprezentowanie interesów lokalnych społeczności w kwestiach legislacyjnych i politycznych na szczeblu europejskim. Członkowie Parlamentu Europejskiego są podzieleni według przynależności do partii politycznych, nie zaś krajów. Mogą być członkami tylko jednego ugrupowania. Jaka jest nasza misja? Pracować dla dobra wszystkich Europejczyków, aby budować bardziej ambitną i pewną siebie Europę, w której każdy ma równe szanse na odniesienie sukcesu. Bronić zjednoczonej Europy, szanującej suwerenność, która nie pozostaje w sprzeczności z tożsamością europejską, krajową i lokalną. Postawić ludzi w samym centrum europejskiego projektu, wzmocnić europejską demokrację i zagwarantować odpowiedzialność jej instytucji. Bronić i chronić naszych wartości oraz europejskiego stylu życia, promując koncepcję zjednoczonej Europy opartą na wartościach takich jak godność człowieka, wolność, solidarność, poszanowanie praw człowieka oraz praworządność. Walczyć z przestępczością zorganizowaną poprzez wzmocnienie mechanizmów przejrzystości oraz poprawę bezpieczeństwa w całej Europie. Pomagać Europie w zwiększaniu bezpieczeństwa internetu oraz terytorium dzięki dążeniu do stworzenia Unii Obronnej. Nasze główne priorytety? Stworzyć gospodarkę, która przynosi korzyści obywatelom, sprawiedliwe podatki oraz tworzyć nowe miejsca pracy. Rozwiązać kryzys bezrobocia wśród młodzieży w świecie po pandemii. Uniknąć zjawiska straconego pokolenia młodych Europejczyków i Europejek. Dbać o ekologię i zrównoważony rozwój, promować zielone rozwiązania energetyczne i chronić osoby szczególnie narażone na skutki kryzysu klimatycznego. Wspierać Europejski Zielony Ład oraz realizację europejskich zobowiązań w zakresie walki ze zmianą klimatu, ograniczania emisji CO2, sprzątania naszych oceanów oraz wspierania zakazu stosowania jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych. Uważamy, że strategia klimatyczna i strategia przemysłowa powinny zawsze być zbieżne. Przystosować Europę do ery cyfrowej, wspierać europejskie badania naukowe i rozwój technologii SI oraz cyfryzację. Znaleźć leki na raka oraz inne choroby, wykorzystując unijne zasoby i optymalizując naszą wspólną wiedzę. Pomagać uchodźcom uciekającym przed wojną i prześladowaniem oraz rozwiązać problem migracji przy jednoczesnej dbałości o ochronę naszych wspólnych granic. Zapewnić mieszkańcom Europy możliwość wypowiedzenia się w ramach konferencji na temat przyszłości Europy oraz udziału w procesach demokratycznych, aby wspólnie budować i zagwarantować dobrą przyszłość dla Europy.
promować nasz europejski styl życia poprzez ochronę naszych obywateli i ich wartości, budowanie wspólnoty opartej na równości, tolerancji i sprawiedliwości społecznej, której fundamentem jest praworządność gwarantująca podstawowe prawa i wartości, pozwalająca na stosowanie prawa Unii Europejskiej i wspierająca przyjazne inwestycjom środowisko biznesowe. Jak tego dokonać? Aby było to możliwe, Komisja Europejska musi zaproponować ustawodawstwo oparte na wnioskach przekazanych przez inicjatywy obywateli, czyli Wasze inicjatywy, Parlament Europejski, czyli Waszych przedstawicieli, państwa członkowskie, czyli Was, a także Europejski Bank Centralny i Europejski Bank Inwestycyjny. Parlament Europejski ma również prawo inicjować sprawozdania z własnej inicjatywy. Nie jest to prosty proces, ale jego celem jest zagwarantowanie wysłuchania wszystkich głosów i opinii przed wprowadzeniem przepisów, które mają być egzekwowane w całej Unii Europejskiej. Dodatkowo jest to proces, w którym odgrywamy kluczową rolę jako największa siła w Parlamencie Europejskim, reprezentująca interes europejskich obywateli i broniąca go. Gdzie działamy? Pracujemy w dwóch miejscach. Bruksela, prace komitetu, przygotowywanie sprawozdań i tworzenie praw oraz Strasburg, prace legislacyjne, uchwalanie praw wpływających na życie europejskich obywateli. Podejmowanie takich decyzji legislacyjnych nie jest łatwe. Konsultujemy się z innymi ugrupowaniami politycznymi i rozważamy proponowane poprawki. W procesie chodzi o osiągnięcie konsensusu. Po zatwierdzeniu danego prawa przez grupę EPL i inne ugrupowania polityczne prowadzone są sesje plenarne, podczas których omawiamy dane prawa i nad nimi głosujemy. Przegłosowane przepisy stają się obowiązującym prawem wdrażanym we wszystkich państwach członkowskich i mają wpływ na Wasze codzienne życie. Mamy nadzieję, że dzięki temu krótkiemu filmowi lepiej rozumiecie rolę grupy EPL w Parlamencie Europejskim oraz to, w jaki sposób nasza praca wpływa na Was i na Wasz styl życia. Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób miejscowi członkowie grupy EPL pracują dla Was, możecie skontaktować się z nimi, korzystając z danych wyświetlanych teraz na ekranie.